Gry to rozrywka, ale byłbym najdalszy od tego, aby traktować je niepoważnie i nie tylko dlatego, że gry to mój sposób na życie. Każdy twór kultury, w tym gry także, może służyć jako nośnik wartości, a więc amerykańskie gry kreują wizję niepokonanych amerykańskich żołnierzy. Gry mogą uczyć nas historii, zapoznawać nas z innymi kulturami, fascynować miejscówkami z całego świata, inspirować do podróży czy przeczytania książki. Ale działa to też w drugą stronę, bo gra tworzy pewną wizję, która oddziałuje na nas potajemnie i którą możemy odbierać jako fakt. Trzecia Rzesza jako jeden z pierwszych krajów tak dobrze wykorzystał nowoczesne mass media do propagandy. Radio, gazety, kino. Goebbels starał się oddziaływać totalnie na obywateli i rozrywkę mieszać z edukacją. Tyle, że nauka dotyczyła wyższości Niemiec i perfidności Polaków, Żydów i Rosjan. Goebbelsowska propaganda wytyczyła szlak dla przyszłych reżimów, a i dzisiaj wielu demagogów i populistów korzysta z zasad nakreślonych przez ministra propagandy III Rzeszy. Popularna wizja historii także niestety jest podatna na manipulacje. Wojciech Nowicki w książce Tuż obok ukazuje chociażby, jak fotografia wojenna jest jedną wielką manipulacją, gdzie każda fotografia przechodzi przez cenzorski filtr. Stąd archiwa mogą ukazywać tylko pewne charakterystyczne elementy, które podstępnie kreują nieprawdę. A więc trudno się doszukać popularnych materiałów niemieckich, które ukazywałyby poległych niemieckich żołnierzy. Fotografuje się przecież raczej trupy wrogów, albo trupy kobiet i dzieci, aby rozsierdzić swoich wojaków i przekonać o bestialskości wroga. Choć od zakończenia II wojny światowej minęło prawie 75 lat, tak echa przeszłości docierają do nas czasem w niespodziewany sposób. Docierają do nas przez gry, książki i filmy. I nieraz to, co do nas dochodzi, ucieszyłoby Hitlera i Goebbelsa. Hitlerowska propaganda była tak dobrze przeprowadzona, że obraz wojny stawia niemieckiego żołnierza nieraz w bardzo pozytywnym świetle, a gry bardzo często powielają te schematy myślenia, a więc przyjrzyjmy się największym bzdurom hitlerowskiej propagandy, które są bezkrytycznie powielane w grach. Jak wytłumaczyć porażkę? Jest na to wiele sposobów, ale jednym z nich jest ucieczka do argumentu, że odnieśliśmy moralne zwycięstwo, no bo walczyliśmy w słusznej sprawie z przeciwnikiem potężnym i lepiej uzbrojonym. Niemieckie siły zbrojne, chcąc nie chcąc, kojarzą nam się z pewnymi konkretnymi fotografiami, a to niemieckie sztukasy nad Polską, niemieckie kolumny pancerne na froncie wschodnim, dumne germańskie ryje zwycięskich żołnierzy. Całe szczęście wygrywali tylko do czasu. Do tego ciągle słyszymy tylko o niemieckiej technologii, niemieckich czołgach, superczołgach, samolotach, karabinach. Wychodzi z tego obraz bardzo nowoczesnej armii, co idealnie gra z niemiecką propagandą. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Nowoczesność można bowiem rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Na płaszczyźnie technologii używanej przez żołnierzy albo na płaszczyźnie organizacji wojska, strategii i taktyki. Można też patrzeć na to, jak logistycznie jest przygotowane wojsko do wojny. No i właśnie, bo choć Niemcy na pewnych polach faktycznie w wojnę wkraczali jako technologiczni liderzy, tak nie potrafili utrzymać tempo rozwoju w każdej ze wspomnianych kategorii. Co więcej, w trakcie samej wojny nieraz dawali się zaskoczyć technologii przeciwnika. Pierwsze takie niemiłe dla nich niespodzianki przeżyli na froncie wschodnim. To tam okazało się, że Niemcy nie mają sensownej odpowiedzi na T-34. To tam też wyszło na jaw, że w realiach walk w miastach sowieckie pepesze radzą sobie wyśmienicie, a Armia Czerwona miała ich mnóstwo. No i to Sowieci wprowadzili do masowego użytku SWT, czyli karabin samopowtarzalny. Niemcy musieli więc jednocześnie zająć się pracą nad nowymi typami czołgów, które na front trafią w postaci Tygrysów i Panter, a także pracować nad bronią automatyczną i samopowtarzalną, aby zapewnić pojedynczemu żołnierzowi większą siłę ognia. Można więc przyjąć, że w wielu wypadkach Niemcy nie tyle wiedli prym w technologii, co reagowali i improwizowali na bieżąco. I to nawet Panzerschreck powstał na bazie inżynierii wstecznej bazuki, która wpadła w niemieckie ręce w Tunezji w 1943 roku. Co więcej, gdy popatrzymy na niemieckie siły zbrojne z bardzo szerokiej perspektywy, okazuje się, że pewna nowoczesna wizja to raczej zasługa wybranych elitarnych jednostek. Wehrmacht od pierwszych dni wojny korzystał masowo ze zdobycznego sprzętu, ba nawet przejęty w 1939 roku sprzęt czechosłowacki trafił w jakiejś postaci na front. Prowadziło to stopniowo do coraz większej różnorodności broni w szeregach niemieckich, a co za tym idzie też rodzajów używanej amunicji. A co do mitycznej niemieckiej solidności, tak III Rzesza rozpoczynała jednocześnie mnóstwo militarnych projektów, którymi nie dało się realnie zarządzać. Albert Speer po wojnie pisał, że Hitler wysyłał sprzeczne sygnały co do nowych technologii. Prowadziło to do wprowadzenia zbyt wielu standardów, a zaopatrzenie oddziałów, np. w części zamienne, było trudne logistycznie.
I tak Niemcy przez wojnę wprowadzili w pojazdach 26 różnych typów peryskopów. Pod tym względem niemiecka armia była bardzo mocno do tyłu względem Armii Czerwonej czy amerykańskiej. I to właśnie Amerykanie skutecznie przestawili swoją gospodarkę na masową produkcję jednakowych i łatwych do zastąpienia broni. Bardzo drogie i nieraz bezsensowne projekty, takie jak budowa wału atlantyckiego, kontrastują z tym, że w Normandii Niemcy korzystali przede wszystkim z koni i starych karabinów K-98. Przecież wał atlantycki nie mógł w niczym pomóc, nie w realiach wojny błyskawicznej. No kto jak kto, ale Niemcy po rozbiciu albo raczej ominięciu linii Maginota powinni być mądrzejsi. Wręcz w drugiej połowie wojny coraz wyraźniej zaznaczał się improwizatorski styl niemieckiej armii, która musiała sobie coraz częściej radzić bez wsparcia powietrznego i przede wszystkim w wojnie defensywnej. Realnie od połowy 1943 roku front wschodni był przegrany, a inicjatywa w rękach Związku Radzieckiego. Ale w przeciągu 2-3 ostatnich lat wojny Niemcy do użytku wprowadzili głośne i charakterystyczne typy oręża, w tym Tygrysy czy kultowy STG-44. Ale to Amerykanie byli praktycznie całkowicie zmotoryzowani, na tle czego wozy, konie i rowery niemieckich żołnierzy wyglądały wręcz śmiesznie. No a na co szedł wysiłek zbrojeniowy III Rzeszy? Oczywiście na projekty, które miały odwrócić losy wojny. Mowa o cudownej broni albo o cudownych broniach, bo było ich w cholerę. Ilekroć gramy jakimś agentem specjalnym w realiach II wojny światowej, tak wcześniej czy później mamy do czynienia z jakimś supertajnym niemieckim projektem, a to może być myśliwiec odrzutowy, jakaś wielka bomba czy superczołg. Koncepcja Wunderwaffe to twór typowo propagandowy, bo spójrzmy na losy wojny z perspektywy niemieckiego cywila. Od pozytywnych zaskoczeń w 1939, 1940 i 1941 roku po coraz słabsze nowiny z 1942, 1943, no i 1944 i 1945 roku. I choć wydaje nam się, że III Rzesza tworzyła światopoglądowy monolit, tak warto pamiętać, że wielu przeciwników reżimu z lat 30. zostało w jakiś sposób przekonanych pozornym dobrobytem, utarciem nosa zachodnim potęgom i Anschlussem. Wojny praktycznie nikt realnie nie chciał, ale gdy wybuchła, kolejne zwycięstwa przynosiły ulgę opinii publicznej, bo może wyjdzie coś z tego dobrego. Rozbudzone nadzieje, rozdmuchane także przez propagandę, stały się ciężarem w momencie pierwszych porażek i rosnących strat, a więc do końca wojny słowem kluczem stało się Wunderwaffe. Ale jeśli superbroń mogła budzić nadzieję wśród Niemców czy żołnierzy niemieckich, tak żaden z niemieckich superwynalazków nie miał wpływu na sytuację na frontach. V1 i V2 w skrócie nie miały sensu z militarnej perspektywy. STG-44 był niby rewolucyjny, ale wprowadzał kolejny standard amunicji do i tak chaotycznego systemu zaopatrzenia, a co więcej, ostatecznie nie mógł zmienić wiele w realiach, gdzie Amerykanie mieli swoje solidne garandy, a Rosjanie pepesze i to w znacznie większej ilości. No i mamy jeszcze myśliwce odrzutowe, w tym słynny ME-262, na których wprowadzenie do akcji Hitler czekał latami. I cóż, z dużej chmury mały deszcz. W czasie, gdy Amerykanie dopieszczali swoje myśliwce, aż osiągnęli poziom Mustanga, tak Niemcy znowu rozpraszali swoje siły na wiele projektów naraz. ME-262 miał być kontrą na bombardowanie Niemiec, miał błyskawicznie zbliżać się do formacji bombowców, wystrzelać swoją amunicję i uciec. Wysoka, wręcz na tamte czasy zawrotna prędkość miała sprawić, że wrogie myśliwce nie mogłyby przechwycić ME-262. A jednak myśliwce odrzutowe ponosiły niepokojąco duże straty, a także, jak inne niemieckie projekty z końca wojny, były puszczane na front w pośpiechu, co prowadziło do licznych usterek. Adolf Galland, jeden z największych niemieckich asów wojny, twierdził nawet, że pomimo wyprodukowania niemal 1500 ME-262, jednocześnie zdatnych do lotu mogło być maksymalnie 50. Dla kontekstu, Mustangi na froncie zachodnim odpowiadały w sumie za zestrzelenie około 1000 niemieckich myśliwców. Nie oznacza to, że alianci nie obawiali się nowych niemieckich technologii, ale III Rzesza miała zbyt mało zasobów, aby uciągnąć jednocześnie tyle ambitnych projektów. Co więcej, alianci bardzo szybko potrafili dostosować się do nowych warunków. Opracowywano na przykład skuteczne metody obrony przed rakietami V1 i taktyki polowania na ME-262, gdy były bezbronne, to znaczy podczas startu i lądowania. Swoją drogą ponoć alianci bardzo rzadko korzystali ze zdobycznych STG-44. Podobno były nieporęczne i wcale nie tak dobre. Niemiecka inżynieria w trakcie II wojny światowej nie była aż tak sprawna i precyzyjna, jak mogłoby się wydawać, jak przedstawiała to niemiecka propaganda. Mnóstwo projektów okazało się być totalnymi klęskami, czy też ledwie prototypami, które wymagałyby jeszcze wielu lat prac, zanim nadawałyby się do frontowego użytku.
Sceny ze Stalingradu z gier takich jak Call of Duty czy Company of Heroes 2 umocniły obraz Armii Czerwonej jako źle zarządzanej i przeważnie bardzo źle wyszkolonej, nadrabiającej jakość ilością. I jest w tym sporo prawdy, ale nie do końca. Łatwo tu o pewne uproszczenie, elitarny niemiecki żołnierz kontra sowiecka horda, ale oczywiście to uproszczenie to także twór propagandowy. Choć pierwsze miesiące walk na froncie wschodnim to faktycznie jedna wielka sowiecka katastrofa, tak Armia Czerwona przechodziła poważne zmiany. Ze źle zarządzanej, centralnie dowodzonej armii inicjatywa stopniowo była oddawana w ręce dowódców jednostek. Poza tym mitem jest także zacofanie technologiczne Sowietów. O T-34 i broni ręcznej już mówiliśmy, ale Związek Radziecki na front wystawił też takie cuda jak Ił-2 Szturmowik, Katiusze, a sama Armia Czerwona z amerykańską pomocą została błyskawicznie zmechanizowana. Fanatyzm sowieckiego żołnierza nam wydaje się być głupi, ale Niemcom on imponował, bo był bardzo bliski fanatyzmowi niemieckiemu z ostatnich miesięcy obrony III Rzeszy. Bo gdy oddamy głos samym zainteresowanym, to znaczy niemieckim żołnierzom, tak okaże się, że niemiecki żołnierz najwięcej szacunku miał wobec Iwana, który był przeciwnikiem totalnie nieprzewidywalnym, wytrwałym i fanatycznym. Niemieccy żołnierze szanowali ich i obawiali się ich ofiarności i brutalności. Ci ludzie są niesłychanie twardzi pod względem ducha i ciała, walczą do ostatka ci Rosjanie. Tak fanatycznie, że nikt by w to nie uwierzył. Żołnierz, który walczy twardo i bezwzględnie w obronie swojego kraju, w ogóle nie może być przede wszystkim w oczach wyższych oficerów złym żołnierzem. Tutaj wyraźnie dochodzi do głosu kanon wartości wojskowych Wehrmachtu. Major Luftwaffe Blunk opowiada, jak w 1941 roku 125 bombowców rosyjskich zaatakowało niemiecki przyczółek mostowy pod Bobrujskiem nad Berezyną. Myśliwce niemieckie zestrzeliły 115 samolotów. Według niego nie było to ani bezsensowne, ani szalone. Historia ta potwierdzała jedynie, jakimi dziarskimi lotnikami byli Rosjanie. Niemal każde znane mi źródło potwierdza, że niemiecki żołnierz najbardziej docenia właśnie czerwonoarmistów. Za to bardzo krytycznie wyrażali się o Amerykanach i swoich sojusznikach, Włochach, Węgrach, ale mieli dobre słowa dla Rumunów i Hiszpanów. I weźmy pod uwagę jeszcze dwa elementy. Stopniowo straty na froncie wschodnim coraz mocniej zbliżały się do 1:1. Niemcy właściwie od drugiej połowy 1943 roku nie byli w stanie na froncie wschodnim przygotować stałej linii obrony, która wytrzymałaby zdecydowane natarcie. Goebbels w tych wszystkich porażkach dopatrywał się nawet diabelskiej roboty. Niby taki nowoczesny nazista, a taki przesądny. W Medal of Honor Airborne przeciwnicy byli posegregowani na pewnej skali. Otóż na samym dole z oceną 1:10 znajdowali się włoscy piechurzy. Idąc w górę napotykaliśmy żołnierzy Wehrmachtu, skala 2:4, a wyżej znaleźli się żołnierze Waffen-SS, 5:6. Żeby nie było, niemieccy spadochroniarze zostali ocenieni jeszcze wyżej, 7:8. Natomiast na samej górze z oceną 10:10 znalazł się super nazi żołnierz z MG42 z swastyką na ramieniu, czyli żołnierz partyjny, polityczny, a więc w jakiś sposób powiązany z SS. Im bliżej końca wojny, tym większa niechęć Hitlera do wojskowych. Oskarżał ich o defetyzm, brak zaangażowania, a czasem nawet o zdradę. No i oczywiście zamach z 20 lipca 1944 roku był punktem przełomowym w relacjach Hitlera i dowódców. Zaufania nie dało się odbudować. I znowu, siły wojskowe III Rzeszy nie były jednolite, choć na zewnątrz propaganda chciała stworzyć obraz monolitu. Wehrmacht i Waffen-SS nie pałały do siebie wielką sympatią. Nic dziwnego, bo w oczach SS-mana Wehrmacht był nieodpowiednio ideologicznie przygotowany do wojny, za to w oczach wehrmachtowca SS-man był fanatykiem, odważnym, ale nieco tępawym. Legenda oddziałów Waffen-SS została ukuta między innymi w czasie bitwy pod Charkowem w 1943 roku, kiedy to niemieckie natarcie doprowadziło do ustabilizowania frontu. Trudno odciąć jednak fascynację Hitlera i Goebbelsa oddziałami Waffen-SS od pewnego ogólnego trendu. W czasie, gdy Hitler coraz mocniej stawiał na fanatyczne partyjne oddziały, tak też coraz mniej ufał dowódcom armii, ingerując nieraz w ich decyzje, co prowadziło do chaosu komunikacyjnego i pozbawienia dowódców inicjatywy. W tym samym czasie Stalin coraz mocniej popuszczał cugle swoim marszałkom, co z czasem przynosiło coraz lepsze efekty. Oddziały Waffen-SS łatwiej było kontrolować, no i rozkazy wykonywały tak, jak sobie tego zażyczyła sama góra. A że prowadziło to do nieraz absurdalnych wręcz strat? Cóż, 12. Dywizja Hitlerjugend miała stracić w Normandii 80% ludzi, to tylko 3 miesiące walk, choć trudno powiedzieć, jaki był efekt tej ofiary. Z militarnego punktu widzenia dywizja poradziła sobie słabo, choć wzbudziła szacunek Brytyjczyków, którzy walczyli z 12. Dywizją. Rzucenie na front elity SS nie prowadziło automatycznie do zwycięstwa, a szczególnie mocno zaznaczyło się to w ostatnim roku wojny.
Bardzo nisko oceniono działania Waffen-SS w trakcie kampanii w Ardenach. 6. Armia Pancerna SS była ceniona z góry jako formacja najlepsza, która miała zapewnić całej ofensywie impet. I to widać po liczbach. Wchodząca w skład 6. Armii 1. Dywizja Pancerna SS miała aż 21 tysięcy ludzi i 124 czołgi, w tym 45 Königsteigerów i 42 Pantery. Być może najlepszy sprzęt, choć z tymi Tygrysami bywało różnie, włożono w niewłaściwe ręce, bo jeśli chodzi o topowe dywizje SS w Ardenach, tak 60% ich żołnierzy stanowili rekruci mający za sobą ledwie kilka tygodni szkolenia. I to czuć. Takie dobrze uzbrojone oddziały młodych, ideologicznie przemielonych byczków irytowały Wehrmacht. Oto jedna z opinii. Jednostki te, które charakteryzowała arogancja i skrajna zarozumiałość, poprzez swój totalny brak dyscypliny, sam w sobie będący integralną częścią ich systemu i źle pojętą brawurę, w połączeniu z solidnym dodatkiem głupoty miały bezpośrednio szkodliwy wpływ na wynik bitwy. Zawsze stanowiły problem dla jakiegokolwiek metodycznego dowodzenia. 6. Armia Pancerna w dniu rozpoczęcia ofensywy dysponowała lokalną przewagą nad Amerykanami nawet 4-1 w ludziach, a w czołgach nawet nie było porównania. Efekt był jednak kompletnie rozczarowujący. 12. Dywizja SS niemal natychmiast poniosła ogromne straty i musiała zostać wycofana, gdy cała 6. Armia od 16 do 23 grudnia straciła ponad 7,5 tysiąca ludzi, zadając Amerykanom straty na poziomie zaledwie 5 tysięcy. Pod sam koniec wojny zaś nawet na samej górze partii pojawiło się rozgoryczenie postawą Waffen-SS na Węgrzech. Pisał o tym Goebbels. Nasze formacje SS spisywały się tu marnie. Również Leibstandarte nie jest już tym samym oddziałem, gdyż poległo jego dowództwo i żołnierze. Oddział nosi jedynie nominalnie tę honorową nazwę. Mimo to Führer zdecydował, że formacje SS mają zostać przykładnie ukarane. Z jego upoważnienia poleciał na Węgry Himmler, aby odebrać tym formacjom prawo do noszenia pasków na rękawach. To dla Sepa Dietricha będzie naturalnie najgorsze upokorzenie, jakie sobie tylko można w ogóle wyobrazić. Generałowie wojsk lądowych złośliwie się cieszą, że na konkurencję spadł taki cios. Formacje SS nie tylko nie mogły przeprowadzić swojej ofensywy na Węgrzech, ale też się wycofały, a nawet częściowo poszły w rozsypkę. W najmniej przyjemny sposób daje tu o sobie znać marny materiał ludzki. Ale tutaj ciągle mówimy o najbardziej znanych dywizjach, gdy Waffen-SS tylko w krótkim okresie spełniało warunki elitarnej siły bojowej pod kontrolą NSDAP. Trudna sytuacja na frontach i ciągłe braki w ludziach szybko doprowadziły do rozmycia koncepcji Waffen-SS. Ostatecznie przez mundury Waffen-SS przewinęło się niemal milion ludzi, z czego wielu z nich nie było nawet Niemcami, ba, nawet nie spełniało rygorów rasowych ustalonych przez III Rzeszę, no bo taka 30. Dywizja była stworzona z Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. A więc mit Waffen-SS ma w sobie kilka głębi i gdy myślimy o SS-manie jako elitarnym żołnierzu, tak zawsze musimy wziąć pod uwagę kilka aspektów, a przede wszystkim konkretny oddział i konkretny okres w trakcie wojny. Bo jak pokazał przykład z Węgier, nawet najlepsza jednostka z czasem została rozmyta przez brak solidnych rezerw. I ostatecznie żadne źródła nie potwierdzają, żeby najlepsze dywizje Waffen-SS były lepsze od najlepszych dywizji pancernych Wehrmachtu. Ale jest jeszcze jeden aspekt mitu SS, czyli pewnej nawet nadnaturalnej wyjątkowości. W końcu ten ostatni superżołnierz w Medal of Honor Airborne wygląda jak z jakiegoś Wolfensteina, a nawet w Medal of Honor Underground walczyliśmy z rycerzami SS. Tak, w zbrojach i z mieczami. I nie chodzi mi o to, aby tu i teraz zmieniać to, jak wyglądają gry o II wojnie światowej, bo konwencja nowoczesnej supernazi armii jest po prostu wygodna dla twórców. Ale pamiętajmy o tym, że raz rozkręcona propaganda ma bardzo długi czas oddziaływania i nawet dziś jest mnóstwo chętnych, nawet wśród Polaków, aby chwytać wyidealizowany obraz niemieckiej armii i niemieckiego żołnierza.